Słucham rekolekcjonisty w parafii. Wspominał wczoraj o Bogu jako kump. To jedno zdanie spowodowało, że zmieniłem dzisiejsze rozważanie, bo miałem na nie inny plan, inny pomysł. Nigdy nie podchodziłem do Boga jako kumpla. Zwyczajnie, z szacunku. Kumpla czasem można zlekceważyć. Nie ukrywam, że bliskość Boga niekiedy sprawia mi trudności, bo chciałbym zrobić coś swojego. Niestety głupiego. Nie jestem wolny od pokus i wad. I wtedy chyba próbuję ukrywać się. Udawać, że go nie ma. Że mnie nie widzi. Dzisiaj słyszę słowa Jezusa. Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Jesteście przyjaciółmi moimi. To zupełnie inna liga. Inny rodzaj relacji. Bo czym jest przyjaźń? Jest byciem razem w dobrym i złym. Jest rozmawianiem o rzeczach prostych i trudnych. Jest wspieraniem i napominaniem. Jesteście przyjaciółmi moimi. I staram się przyjrzeć tej przyjaźni w szerszej perspektywie. Ta przyjaźń Jezusa do człowieka jest niesamowita. Po pierwsze, jest bardzo indywidualna, intymna, osobista. Wygląda tak, jakbym był tylko ja i on. Nie patrzy na mnie przez pryzmat innych ludzi. Nie porównuje. Nie odrzuca. Spoglądam na grupę apostołów i widzę właśnie tę osobową relację. 12 różnych ludzi, z różnym temperamentem, z różną wizją życia, z różnym charakterem i emocjami względem Jezusa i świata. Stanowią całość. Każdy ma taki sam dostęp. Jakże to jest różne od tego, co widzimy wokół siebie. Lubimy się z innymi, gdy coś zyskujemy. Gdy zaczynają się wymagania, zaczynamy się odsuwać. A jak w ogóle zaczynają się problemy, to znikamy. Pojawia się w nas wtedy taki Piotr z czasów przed śmiercią Jezusa, który mówi: nie znam tego człowieka. Przyjaźń jest troską o to, żeby wzrastać. Dlatego Jezus mówi: będziecie przyjaciółmi, jeśli będziecie spełniać przykazania. Jezus nie narzuca na nas zadań i nie zostawia nas w tym samych. Daje przykazania, bo sam otrzymał je od Ojca. Skoro otrzymał, to wypełnił. A tym samym pokazał, można je zrealizować. Przedstawił nam wszystko dokładnie na swoim przykładzie. Tym przykazaniem jest wzajemna miłość. Miłość dobrych i niedobrych. Miłość odwzajemniona i odrzucona. Miłość, która wymaga poświęceń, czasu, cierpliwości. W swoim myśleniu wydaje nam się, że słysząc o Bogu, możemy Go przyjąć w swoim życiu. Jakby to od nas zależało. Więc jesteśmy naiwni. My wybieramy Boga. Jest inaczej. Bo to Bóg wybrał nas. Wybrał i obdarzył darem miłości. Obdarzył i ukrył ten dar w nas, żebyśmy go odkrywali. Jedyne, co możemy zrobić bez Bożego udziału, to powiedzieć Mu: nie chcę Cię w moim życiu. Możemy odrzucić Go i zabić w swoim sercu. Choć to mało rozsądne. Bo życie bez Boga jest błądzeniem w ciemności. Odkrywanie Jego daru w nas jest wchodzeniem w przestrzeń dla nas niezrozumiałą, ale jakże ciekawą, jakże ekscytującą. Bóg przeznaczył nas do wydawania owoców, by owoce te były trwałe. Jeśli chcemy wydawać owoce, musimy trwać przy źródle. Źródło jest w Bogu, który jest wiernym nawet przy ludzkiej niewierności. Taka jest Jego miłość. Miłość w imię przyjaźni. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.